Jesteśmy w miejscowości Golem nad Morzem Adriatyckim w północnej Albanii. Jako, że jesteśmy nad morzem, to powinienem zamówić owoce morza. Ale jako, że jesteśmy w strefie wpływów włoskich, to obecnie jest tu również makaron. Dlatego wybrałem opcję łączącą te dwa elementy, czyli makaron z owocami morza, a dodatkowo z pastą truflową. W Monako, bo tak nazywa się restauracja, zamówiliśmy również rybę i kalmary. Centrum Tirany znajduje się dzielnica Kino Studio, a w niej stacja kolei na górę Dajt. Wjechałem na samą górę i podziwiam Tiranę i jej przedmieścia z punktu widokowego. Prawdę mówiąc, górna stacja kolejki i punkt widokowy znajdują się znacznie poniżej szczytu, na wysokości nieco ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Wynika to z tego, że w wyższych partiach wznoszącej się 1613 metrów ponad poziom morza góry Dajt mieści się baza wojskowa, jednak fakt ten bynajmniej nie przeszkadza nam w obserwowaniu stolicy Albanii. Zresztą nie tylko stolicy, dostrzec można również oddalone o 20 km góry oddzielające region Tirany od Durres, a nawet jeszcze bardziej odległy Adriatyk. Z dzielnicy Kino Studio przenieśliśmy się na plac Skanderbega. Za mną znajduje się wieża zegarowa, a obok minar, meczet. Poza tym, po czym poznać, że jesteśmy w centrum? Jest zdecydowanie więcej ludzi. Za mną znajduje się pomnik Skanderbega. Skanderbeg niewątpliwie jest bohaterem narodowym Albanii. W czasie panowania tutaj Imperium Osmańskiego wzniecił powstanie w Krui, w której będę prawdopodobnie jutro. W każdym razie, powstanie udane pozwoliło na uzyskanie przez Albanię niepodległości na blisko 25 lat. Niestety Albania nie została uznana przez społeczność międzynarodową, ale mimo wszystko mieli jakąś swoją formę niepodległości.
chodząc tak po tym placu przeraża mnie jedna rzecz. Abstrahując od tego, że większość zabudowań to jest, no co by nie powiedzieć, zabudowa z czasów komunistycznych Enwera Hodży, to cały czas dochodzą tutaj nowe wieżowce. Cały czas są budowane. Tak jak tutaj. Wieczorem udaliśmy się do restauracji Luara, w której spróbowaliśmy choćby suwlaki, faszerowanych papryk, ale również charakterystycznego dla środkowej Albanii, taw veu me mlci, czyli wątróbki wołowej zapiekanej z białym serem. Miasteczko Kruja i górujący nad nim zamek. To właśnie tutaj, w 1443 roku, Jerzy Kastriota, czyli Skanderbeg, wzniecił powstanie, w wyniku którego Albania na 35 lat uzyskała niepodległość. Niestety nie została uznana przez społeczność międzynarodową. 25 lat po powstaniu zmarł Jerzy Kastriota. Natomiast 10 lat po jego śmierci Kruja upadła całkowicie, a wraz z nią niepodległość Albanii. W czasie powstania Osmanie podjęli 4 próby zdobycia Kruja i wszystkie 4 zakończyły się niepowodzeniem. Za mną znajduje się flaga Albanii. Na nim orzeł z 25 piórami. Te 25 piór symbolizuje 25 bitew stoczonych przez Jerzego Kastriotę, czyli Skanderbega. Natomiast kolor czerwony symbolizuje krew przelaną przez żołnierzy walczących o niepodległość Albanii. Ulokowana jest restauracja Barbie. W restauracji zamawiając jedzenie przydarzyła mi się śmieszna sytuacja. Mianowicie na początku zamawialiśmy jedzenie po angielsku i obsługa powiedziała, że tego nie ma, tamtego nie ma i w sumie to można było zostawić tylko, zamówić go, tylko gotowy zestaw, który widzieliście na początku. Jednak w momencie, w którym powiedziałem do obsługi po albańsku, co chcę zamówić, wszystko się pojawiło. Czego bym nie zamówił, wszystko było dostępne. Więc, jeżeli chcecie dobrze się najeść w tej restauracji i spróbować czegoś spoza gotowego zestawu, no to niestety musicie się nauczyć języka albańskiego. Zamku w Krój położony jest bazen. Jednak mówiąc szczerze, mimo że jest dość duży i jest tu pełno miejsc, gdzie można kupić pamiątki i inne wyroby, to ten w Dżirokastrze uważam za ciekawszy. W miejscu, gdzie bazar w Krój się kończy lub zaczyna, zlokalizowany jest niewielki meczet, co widać poprzez minarze.
Nie, 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 nie